Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9:15 właśnie na zegarze, a w studio Marcin Chałusek, który jeszcze dziś dzielnie będzie zastępować Jarka Adamka. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, z ogromną przyjemnością. Witam Państwa. No ja mam nadzieję, że słuchacze zaczną dzwonić. W każdym razie numer jest już do Waszej dyspozycji. Przypominamy ten numer 65 529 55 29. No i dzwonicie z całego regionu. Tak, zapraszamy serdecznie do zgłaszania nam różnych spraw i problemów. Wczoraj naszą audycję zdominowała sprawa sekundników w Lesznie, działających wadliwie na kilku skrzyżowaniach. Wyjaśnialiśmy to Państwu w portalu lk.pl. Służby się zajęły tą sprawą. Z tego co wiem, to chyba naprawione są już sterowniki na skrzyżowaniu tutaj koło Komendy Policji, na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II, Korcza i Dąbrowskiego. Tam wszystko powinno być w porządku. No i chyba na innych skrzyżowaniach, tak przynajmniej z pobieżnego porannego oglądu, wynika, że też jest dobrze. Mamy telefon. Halo. Dzień dobry, witam. Proszę pana, ja mam taką sprawę, znalazłem tablicę rejestracyjną o numerze PL 61718. Dobrze. To jest taka kwadratowa, ta większa. Dobrze, ja w takim razie przekażę tutaj sprawę do... Ona jest w Mierzejewie. Mhm. Jeżeli ktoś... Ja mam jeszcze prośbę do pana. Proszę zadzwonić po temacie dla reportera. Spiszę pana numer telefonu, bo może właśnie. Ktoś się odezwie i ktoś chciałby po prostu bezpośrednio... Ja mogę podać numer 60... Może nie podawajmy teraz tego telefonu. Na antenie, dobrze? Tylko poza anteną, po programie, po 9:45, dobrze? Albo w czasie przerwy reklamowej. Dobrze, dziękuję. Zapraszamy. Prosimy. No to w takim razie czekamy na kolejne telefony. 65 529 55 29. Możecie Państwo o pogodzie na przykład porozmawiać. Jest wyjątkowo koszmarna. Ale jest kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja dzwonię, bo dzwoniłem w tamtym tygodniu. Pan Adamek miał wyjaśnić, bo dzwonię z Goliny w sprawie firmy Biernacki ze względu na wycinkę drzew w parku golińskim. To poczekajmy, aż Jarek wróci, dobrze? Bo Jarek w tej chwili jest na urlopie. Być może już coś udało mu się ustalić, przynajmniej nie przekazywał nam żadnych ustaleń, ale będziemy się starali w tej sprawie czegoś dowiedzieć. Jarek będzie w poniedziałek, być może wtedy udzielę Państwu odpowiedzi. Dziękujemy bardzo. No i zapraszamy. Jarek będzie już w niedzielę, tak, na dziedzińcu. W temacie dla Radia reportera. Elka. W niedzielę proszę go nie niepokoić takimi tematami. Nie. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to będzie, no właśnie, można spotkać się z naszym kolegą Jarkiem Adamkiem w niedzielę między 13 a 15 na dziedzińcu Radia Elka. Oczywiście przychodzicie z kasą, no i tam wrzucacie coś od siebie. O atrakcjach możecie przeczytać między innymi w naszym portalu elka.pl. A numer do studia wolny, można dzwonić pod 65 529 55 29. Jakieś inne sprawy załatwione w tym tygodniu? No kilka było załatwionych. Już o tym informowaliśmy. Mówiliśmy o tych tablicach, o tych prędkościomierzach, kilku innych też tematach, które na bieżąco. Zresztą Państwo możecie znaleźć informacje w portalu lk.pl. Te sekundniki to chyba był taki temat, który zdominował przynajmniej kilka ostatnich audycji, także ta sprawa wydaje się załatwiona. Oby te sterowniki, które zostały wczoraj wymienione, rzeczywiście rozwiązały problem na długie lata. No dobrze, zastanawiam się, co tu jeszcze możesz opowiedzieć, bo na razie telefonów nie ma. Czekamy na kolejne połączenia. Mam wrażenie, że wczoraj tak i przedwczoraj sporo, tak właśnie, prawda? Tak było tych telefonów. Przez dwa dni zasypaliście nas różnymi sprawami. Można było coś zostawić też na piątek, także prosimy bardzo, dzwońcie, bo jesteśmy tutaj do waszej dyspozycji i z chęcią wysłuchamy, co macie do powiedzenia. Jest jeszcze opcja taka, że może słuchacze już weekend poczuli i wolą myśleć o innych przyjemniejszych rzeczach. Może przeraża ich ta pogoda i nie chcą w ogóle myśleć o tym, co się dzieje za oknami. A jest rzeczywiście wyjątkowo paskudnie, tak w skali 1 do 10 na najgorszą pogodę świata daje 9. Twoja prywatna opinia. Tak, może ktoś lubi, wiesz, to jakby nie musi być to pewnik. Ale pewnikiem jest to, że temat dla reportera trwa do 9:45 z krótką przerwą w tak zwanym międzyczasie na reklamę, więc jeżeli Państwo mają jakieś sprawy, to można dzwonić i proszę bardzo, jest połączenie. Jest telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam może takie nietypowe
pytanie. Doszłam kiedyś do kościoła. Na razie nie powiem panu, w jakiej miejscowości. I zdziwiło mnie, że są ławki z nazwiskami, z imionami, a później tam kiedyś przy okazji się dowiedziałam, że nie można usiąść tam, no bo one są zaznaczone, to ludzie wykupili. No nigdy się z takim czymś nie spotkałam. Nie wiem. Komercja wkracza do kościoła, tak? No wiem, tak właśnie, to można podsumować. Rozumiem, że to są pewnie jakieś miejsca fundatorów, być może jakichś mecenasów, którzy przekazali jakąś kwotę pieniędzy na odbudowę świątyni. No nie, powiem panu, przepraszam, że wejdę w słowo. Powiem panu tak, że to jest wioska i ja w mieście swoim, w Kościanie mieszkam, ale w mieście swoim nigdzie jest też tyle kościołów w Kościanie, no państwo na pewno wiedzą, i nigdzie nie spotkałam się, byłam też nie tylko, że tylko w Kościanie, ale jeszcze wiem gdzie indziej. Byłam nawet, gdzie powiem tak brzydko, gdzie jest ta świątynia, czy tam kościoły, gdzie bardzo mało ludzi. No nie spotkałam się z takim czymś, żeby ławki były z nazwiskami, z imionami, nie można było usiąść. No akurat w tej wiosce, nie wiem, czy ksiądz próbuje sobie zarobić na swoje przyjemności. O to bym nie podejrzewał. Być może właśnie w ten sposób... No wie pan co, powiem panu tak, że dużo się o tym księdze słyszy. Mhm. Nie chcę przez radio, co jeszcze. No ale to jest naprawdę, dla mnie to jest bulwersująca sprawa. No jak tak można? No i teraz tak, zastanawiam się, jakbym poszła na przykład na mrze i chciałabym usiąść, no to uważam, że chyba by mnie tam stąd skazano wyjść, no bo to... No jeszcze, jeżeli... Tak, jeżeli... To miejsce, tak? No a mówię, sprawa... A mówię, stare Bojanowie. Stare Bojanowo, tak? Tak. Więc nie wiem, co zrobić. Czy chodzić do kościoła, czy nie chodzić, bo no bo jak mam usiąść i mnie na coś wyrzucić, no to jest... Wierzący mówią, że Bóg jest wszędzie, więc być może miejsce nie jest tak bardzo istotne, gdzie się z tym Bogiem spotykamy, no ale wiem. Rzeczywiście sprawa jest ciekawa, warta przyjrzenia się. Co kierowało księdzem proboszczem, żeby takie zasady wprowadzić, prawda? Bo to jest... No właśnie, powiem brzydko, chyba, że zaradzę sobie na alkohol dla siebie, no bo też dużo się słyszy i powiem to głośno. Ja bym ten wątek zostawił gdzieś z boku, natomiast podejrzewam, że chodzi tutaj bardziej może o jakieś właśnie sprawy dotyczące przekazywania pieniędzy na remonty świątyni. No ale no jakieś, to można jakieś... inaczej, ale nie tak, no bo wie pan, co, no naprawdę, że to no i teraz każdy człowiek, no nie wiem, czy no, ja tak też mówię, że no nie pójdę do tego kościoła, bo nie, no chciałbym sobie usiąść i ten, no to no by się bało, że usiądę na kogoś miejsce i ktoś z tego miejsca będzie mógł wyjść. No przekaz jest taki, że kościół dla wybranych, tak? Miejsce dla wybranych, tak to się może wydawać. Dobrze, dziękujemy za ten sygnał. Mi się to kojarzy w każdym razie z taką sytuacją, jaka miała miejsce w dawnych czasach, kiedy rzeczywiście możne rody szlacheckie miały swoje miejsca w kościołach i wiadomo były, że one były zarezerwowane właśnie dla nich. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ciekawa sprawa. Z drugiej strony mieć swoje imienne miejsce w kościele. Ale są też świątynie, gdzie jest dużo wolnych miejsc. Tak, i właśnie. I bez problemu można A pójść, w ostatnim usiąść. Czasie mam wrażenie, że tych miejsc w świątyniach jest chyba jeszcze więcej niż kiedyś. Tych wolnych. Halo, witamy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Prosimy o ściszenie radia, bo nam się dźwięk zapętla na antenie. O, teraz dziękujemy. Super. Dzwonię odnośnie tej pani, co przed chwilą dzwoniła. Tak. Założę się, że ta pani jest niewierząca, bo jeżeli by była wierząca w ten sposób, by nie mówiła, że ksiądz potrzebuje na alkohol czy coś. Ja jestem z tych czasów, gdzie takie nazwiska były na ławkach. Jeżeli ktoś chodzi do kościoła, to wie, że jeżeli ta osoba miała wykupioną ławkę, to miejsce, a ktoś przyszedł, to po prostu się przesuwała w inne miejsce albo po prostu wstawała i szła gdzie indziej. Czyli pana Ale zdaniem nie nic, w ten sposób... Nic nadzwyczajnego pana zdaniem. Co ta pani mówi? Nie, to jest na dzisiejsze czasy nie wiadomo. Po prostu Kościół może, tak jak było mówione wcześniej, potrzebować pieniędzy, bo naprawdę życie jest tak drogie w tej chwili, że nie wiadomo, no każdy ma swoje jakieś potrzeby, ale ja twierdzę, że powinniśmy wysłuchać drugiej strony, co to powodowało, a nie z góry mówić, że ksiądz potrzebuje na alkohol. Dlatego ja staram bo się tej ten... pani w ogóle przez usta nie powinno coś takiego wyjść, to jak ja bym o niej też mógł coś brzydkiego powiedzieć.
Tą wersję także starałem się odrzucić od razu. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia i zdrowia przede wszystkim. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie za ten głos. Oczywiście tą wersję przedstawioną przez panią chcieliśmy od razu odrzucić, ale no, sprawa ciekawa. Jeżeli w innych świątyniach jest tak samo, państwo znacie takie miejsce, no to dajcie nam znać. Być może to jest temat do głębszego zbadania. No i czekamy na telefony. 65 529 5529 to numer do naszej redakcji. Jesteśmy tutaj do państwa dyspozycji i już mamy telefon. Dzień dobry. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja odnośnie przedmówcy tego, no niech się zastanowi, co mówi, bo od razu mówi niewierząca. No. A druga sprawa, jeśli chce coś powiedzieć o tym, co powiedział, Kościół to jest wiara. A po prostu nie się, a idzie do świątyni, to, a do świątyni się idzie po prostu. I mówię, a niestety dzieje się u nas bardzo źle z tym wierzącym i trzeba niestety powiedzieć, jest też sekta w Kościele. Do widzenia. Dziękuję, pozdrawiamy. No to zrobił nam się temat dzisiaj. Ciekawy, wkraczamy w bardzo delikatne obszary. Mam nadzieję, że będziemy nad tym w stanie zapanować. Zapraszamy państwa do telefonowania. Niekoniecznie w tej sprawie, w każdej innej. Czekamy na wasze telefony z różnych stron regionu. Przypomnę, 665 529 5529 to jest numer do naszej redakcji. No i tylko chcę podpowiedzieć, że szanowni państwo, pamiętajcie o tym, że no, bądźmy dla siebie mili, tak? Zawsze, w każdej okazji. W każdej sytuacji. Nawet jeżeli się spieramy, róbmy to z klasą. Tak, żeby były miłe wspomnienia po tym sporze. No i tutaj się ktoś rozłączył, chyba chciał powiedzieć niekoniecznie coś dobrego. No ale dobrze, czekamy na kolejne połączenie. Numer do studia 65 529 55 29. Jest telefon, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie drogi. W powiecie górowskim oczywiście, bo tutaj to jest straszna katastrofa. Chodzi mi głównie o drogę w miejscowości Łagisza, która toczy się aż do Glinki. Na tym odcinku. Mhm. Tam są takie dziury, że niestety on nie idzie tego ominąć i trzeba wybierać dłuższą trasę, żeby się dostać do góry z innych miejscowości. Niech pan powie, czy jesteście w stanie troszeczkę zainterweniować. No nie teraz nie było. Jesteśmy w stanie zapytać, jakie są plany do tej w sprawie tej drogi. Takich dróg w powiecie górowskim, podejrzewam, jest tak dużo, że oni chyba tam do końca nie wiedzą, którą w pierwszej kolejności się zająć, ale oczywiście zapytamy o tą drogę. Z tego, co wiem, jakieś tam plany inwestycyjne w powiecie górowskim się pojawiły po latach takich posuchy. Tylko wiosną. Wszystko. Żeby było wiosną, tak? Tak, no. Tylko że wie pan, my dojedziemy do wiosny, to ta droga nie będzie całkowicie do użytku, bo tam jest, jakby nie powiedzieć, z dnia na dzień praktycznie, jaki samochód nie najedzie, ta droga się rozsypuje. Tak, no, znam te problemy, bardzo lubię po powiecie górowskim jeździć rowerem i czasami mi się zdarza, że wjeżdżam na jakąś drogę, która jest zaznaczona na mapie i się dziwię, że ktoś zaznaczył coś takiego na mapie jako drogę. No właśnie, no to pan doskonale wie, jak wygląda sytuacja. No wie pan, to nie jest sztuka, bo ja kiedyś nawet robiłam odszkodowanie również, bo bliżej swojego domu uszkodziłam oponę w samochodzie. Mhm. Ale takie odszkodowania, to ja widzę, że teraz też nie za bardzo przerażają. Chyba są samorządy przygotowane na takie odszkodowania. Bardzo dziękuję za ten głos, pozdrawiam serdecznie. Ja również dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Czekamy na państwa. Tak, jeszcze tak. Przez 2 minuty przed przerwą, no i potem po przerwie także. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja jestem mieszkanką ulicy Święciechowskiej i nurtuje mnie ten temat przebudowy ulicy Święciechowskiej. W związku z tym prosiłabym bardzo, żeby na antenie Radia Elka dać informację, że 3 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miasta o 18 godzinie będą konsultacje na temat ulicy Święciechowskiej. W związku z tym prosiłabym, żeby mieszkańcy, szczególnie tej ulicy, zasilili, że tak powiem, frekwencję tak. Tej sesji. Informowaliśmy. To spotkanie, z tego co wiem, zostało przełożone, właśnie tak jak pani mówi, na 3 lutego. Będziemy jeszcze przypominać o tym spotkaniu, właśnie, bo dla tej części miasta to jest rzeczywiście bardzo ważna inwestycja, być tak może jest, najważniejsza. Tak jest. Najważniejsza. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie, serdecznie. Pozdrawiam. Bardzo proszę o przypominanie. Tak. Będziemy to robić. Dziękuję bardzo.
Tak jakoś szybko mi się tutaj rozłączyło, ale temat został wyczerpany, tak? To co, to ja myślę, że króciutka przerwa. Dajmy państwu chwilę oddechu i za chwilę tak, będziemy. Tak, za dwie minuty wraca temat dla reportera. Do godziny 9.45 Marcin Chałusek odbiera państwa telefony w temacie dla reportera i jest już połączenie. Od razu, dzień dobry, witamy. Ja miałem dzwonić we przerwie, a nikt mi nie odebrał tego telefonu. Ach, dobrze, to prosimy o telefon po programie, bo tu jeszcze inne rzeczy były do zrobienia na stole bardzo mikserskim, także prosimy o telefon po 9.45. No, a linia teraz jest wolna i można już we wszystkich innych sprawach dzwonić do Marcina. W każdej, byle nie z ogłoszeniem, bo te akurat powinny się pojawić w innym miejscu naszego programu. A my czekamy na państwa telefony w różnych sprawach. Kilka tematów się dzisiaj pojawiło. Być może jakaś kontynuacja, być może coś zupełnie nowego przed weekendem chcecie nam państwo zgłosić. I mamy telefon. Dzień dobry. Ja dzwoniłem niedawno odnośnie tych ławek i ten pan, co dzwonił po mnie, chciałem tą panią przeprosić, bo faktycznie to jest niepowiedziane, że nie jest chrześcijanką, bo są wierzący i nie chodzą do kościoła, bo no, księża są też różni, to trzeba też przyznać. Tak jak każdy z nas jest człowiekiem. I tak wywnioskowałem, że gdyby chodziła, to chyba by była, by wiedziała, o co chodzi, że dlaczego są te ławki wykupione, czy coś takiego, bo przeważnie takie informacje padają w tym. Ale mimo to chciałbym tą panią przeprosić i życzyć wszystkim miłego dnia. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za ten telefon. No, miło nam też się zrobiło, że po naszym apelu o taką dyskusję w odpowiednim tonie też państwo potraficie zareagować. Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja tylko chciałem powiedzieć temu panu, który zaraz dzwonił, że moim zdaniem to nie jest na miejscu, że ławki są wykupione, bo jeżeli się orientuje, no to Kościół dostaje dotacje z państwa. To jest największa instytucja, która dostaje dotacje z państwa. I w dzisiejszych czasach chyba nie jest na miejscu, że biedni muszą stać, a bogaci siedzą. No, pod warunkiem, że stoi, że stoją rzeczywiście, bo w tej chwili tych wiernych w kościołach nie ma aż tak wielu. Być może każdy ma tam swoje miejsce siedzące, oby tak było. Dziękujemy za kolejny głos. Ta sprawa powoli nam zaczyna dominować w audycji. Zobaczymy, czy też będzie coś nowego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja bym chciał się zapytać o tą drogę Lipno-Leszno. Lipno-Osieczna. Tak? Co tam jest nie tak? No, kiedy będzie zrobione? Nie, zapytamy w takim razie, jakie są terminy, bo tam z tego, co wiem, chyba nawet ten remont jeszcze się nie rozpoczął, prawda? No nie. No właśnie. Ale są straszne dziury i utrudnienia. Ale jest w planach, także będziemy informować na pewno na bieżąco o tym, kiedy prace się rozpoczną, kiedy mają się zakończyć. Najpierw na pewno będzie przeprowadzona wycinka drzew i to dużej ilości drzew na tym odcinku. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiamy. Numer do studia 65 529 55 29. Jeszcze całe 10 minut na państwa telefony i mamy kolejne połączenie. Halo? Dzień dobry, witamy. Halo, słyszymy się? Słyszymy echo. To w takim razie prosimy o kolejne połączenie, tak. 65 529 55 29. Temat dla reportera to jest ostatnia audycja w tym tygodniu, no bo w kalendarzu piątek. Przypominamy, że temat powróci po weekendzie w poniedziałek z Jarkiem Adamkiem. No i połączenie już jest. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Proszę pana, ja mam taką sprawę. Tu przy ulicy 1 Maja, jak się jedzie w stronę góry, po lewej stronie, tam jest bodajże numer 70, czy coś, stoi taki budynek, opuszczony ten budynek, tam już jest dziura w dachu. Jak to wiatr poderwie ten dach, to tam dojdzie do tragedii. Na samochody albo na ludzi, tam to wszystko. Teraz są takie wichury co jakiś czas. Nie wiem, że to powinno być jakoś zabezpieczone, czy coś, no bo przecież to jest... No, tam jest... Pytanie, do kogo należy ten budynek? No przecież to nie jest do mnie pytanie, czy ja mam sprawdzać, czy to jest ten budynek, od tego jest tam... Myślałem, że być może pan wie, natomiast my się oczywiście zorientujemy. Pełne ratusze urzędników są od tego i niech tym się zainteresują przecież, nie? A nie... No pod warunkiem, tak. że to jest miejski budynek, chociaż jeżeli jest miejski prywatny... Miejski czy prywatny, każdy ma, że pana, jak ja chodnika nie ośnieżę, to zaraz przyjeżdżają strażniki czy coś tam i mandatem lepiają, a tu jak się stanie
stanie tragedia, to nie wiadomo, kto dopiero pewnie będą szukać, jak się tragedia stanie, bo to przecież jest normą w Polsce, że mądry Polak po szkodzie. Słuszna uwaga. Dziękujemy bardzo. Budynek przy ulicy 1 Maja do sprawdzenia. Co tam należy z tym budynkiem zrobić, żeby go w odpowiedni sposób zabezpieczyć? Czekamy na Państwa i mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Prosimy na początek proszę o ściszenie radioodbiornika, bo mamy straszne echo i chyba się nie będziemy w stanie porozumieć. Ja mam... Halo? O, dzień dobry, słuchacze. Halo? Tak, witamy i prosimy o ściszenie radia. Ja po raz trzeci dzwonię z klasu zabaw ze średniej. Naprawdę te liście można nam pozbierać, nie czekając za następnym śniegiem. Liście na placu zabaw przy ulicy Średniej. To jest Średnia. Mhm. W Lesznie. Tak, w Lesznie. I to naprawdę szkoda tego piasku ładnego. Dobrze. Lepiej teraz liście zabrać, a potem się miała zmieszać razem. Dobrze. Pozostawione po sprzątaniu jesiennym liście na placu zabaw przy ulicy. Prawdopodobnie Zieleń Miejska. Mhm. Dobrze, to do nich uwaga. Prosimy zatem Zieleń Miejską, żeby miała to na uwadze, że te liście z placu zabaw przy ulicy Średniej należałoby sprzątnąć, szczególnie przy takim wietrze, który teraz może je rozrzucić po całej ulicy. Dziękujemy bardzo. No i czekamy na kolejne telefony. Jeszcze mamy chwilę czasu, jeszcze sporo spraw może się pojawić w naszej audycji od Państwa. 65 529 5529 i właśnie pod taki numer w tej chwili Państwo dzwonicie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem po prostu w sprawie właśnie tych ławek w kościele. Kiedyś był taki problem odnośnie, w Krzycku Małym było, tak. Że po prostu ludzie mieli wykupione i ktoś starszy przyszedł, stał przy ławce, a dzieci tam do 10-12 sobie zajmowały ławki. Ja nawet interweniowałem u księdza i powiedziałem, proszę księdza, jest to niewychowawcze, że nawet małe dzieci siedzą w ławkach, co mogliby stać, a starsza osoba ma 80 przeszło lat, musi stać, a nie może usiąść. No i przyszedł, zmienił się ksiądz, powiedziałem księdzu, ksiądz od razu ten nowy w ogóle to unieważnił te wykupywanie ławek, jakieś tam opłaty. W tej chwili jest tego. Także takie rzeczy istnieją właśnie. Istniały. Wykupywanie ławek... że tam nie może nikt inny usiąść i to po prostu to chore było. Co parafia, to obyczaj, tak. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny głos w sprawie ławek oznaczonych nazwiskami w kościołach. Zapraszamy zatem być może jeszcze jakiś głos w tej sprawie albo w jakiejkolwiek innej sprawie dotyczącej naszego regionu. Czekamy na Państwa. 65 529 5529. Ale zapamiętałeś numer. Zapamiętałem, nauczyłem się, tak? Zdążyłem się przez te 3 dni nauczyć tego numeru. Jest telefon, halo? Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Takim zapytaniem, właściwie chodzi mi taką informację, bo nie można się zadzwonić do ZUS-u, bo ciągle się włącza, że konsultanci są zajęci i tak dalej. Chodzi mi o emerytury. Otóż ja posiadam 2 emerytury. Jedną mam wypracowaną z pracy, drugą mam rolniczą. Dostaję jedną osobno i drugą osobno, ale jeśli przychodzi rewaloryzacja lub podwyżka, te obie renty są łączone razem i mam wszystko naliczane jako od jednej. Czy to można jakoś wyjaśnić? Ale mnie pani zaskoczyła tym tematem. Zupełnie nie jestem ekspertem w sprawie emerytur i rent, ale... Ja wiem, że nie mam w tej chwili odpowiedzi, tylko może za jakiś czas. Nie? Ale właśnie, to jest świetna okazja, żeby to pytanie właśnie zadać naszym słuchaczom. Oni są doskonale zorientowani. Jeżeli ktoś będzie wiedział, jak pomóc w tej sprawie, jak to wygląda, to zapraszamy również do telefonowania. A pani serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiam, do widzenia. Do widzenia. Znaczy myślisz jeszcze, tak? Teraz jeszcze myślę, o tej emeryturze. Patrzę też na ciebie, myślałem, że zaraz udzielisz odpowiedzi, ale nie, absolutnie chyba nie wiem. Ale może ktoś tutaj wie, bo ktoś dzwoni, halo? Dzień dobry, witamy. Dobry. Tak podsumowując temat opłaconych ławek w kościele, można by powiedzieć, że księża sami szczeli sobie stopę w taki sposób i dlatego nie mają teraz ludzi w kościołach. Pozdrawiam. Jest to jakieś wytłumaczenie sytuacji. Z całą pewnością.
Cóż, no rzeczywiście, ta sprawa imiennych ławek w kościołach troszkę zaskakująca, ale mamy kolejny telefon, być może w tej sprawie, a być może w innej. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Tak, dzień dobry, witamy. Czy jestem w Radio Olce? Tak, zapraszamy. Dzwonię z innego powiatu i odnośnie tych ławek. Słucham ciągle Radio Olkę i dlatego słyszałam to o tych ławkach. Proszę pana, w kościele naszym są też ławki wykupione, ale wykupuje każdy starszy, starsza osoba. Jest nazwisko, jest imię, dlatego, że ludzie jak są Wielkanoc czy Wigilia, to wpadają do kościoła i wszyscy zajmują ławkę, a starsze osoby nie mają gdzie usiąść. Więc u nas są wykupowane ławki na jedną osobę czy na dwie, ale w ten czas wiem, że idę do kościoła i mogę sobie usiąść. A ta pani, która dzwoniła, że może ją coś wygnać czy coś, to niech najpierw to sprawdzi, czy jak wejdzie w tą ławkę i ktoś ją może wyrzucić, to w ten czas niech zadzwoni. Bo jeżeli tego nie sprawdzi, to niech nie mówi do przodu, że ktoś ją może wyrzucić. A być może pani się orientuje, jakie są opłaty za taką... Bardzo małe. Symboliczne, tak? Rozumiem. Tak. Więc ja wykupuję tą ławkę. Nie jestem z tego powiatu ani tego. Wykupuję tą ławkę dlatego, że jestem w starszym wieku, że w ten czas, kiedy pójdę do kościoła, sobie usiądę. A jeżeli nie będą wykupione te ławki dla tych starszych osób, no to idą rodziny, dzieci wkładają do tych ławek i dlatego te starsi tak stoją w dzisiejszych czasach, bo dzieci mają prawo na wszystko, tak? No dziękuję, być może, bardzo, być miłego może dnia jest, życzę. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy. Również miłego dnia życzymy. To też jest kolejne wytłumaczenie sprawy. Być może po prostu niekoniecznie niepotrzebne są takie właśnie praktyki z wykupem ławek. Wystarczyłoby, żeby te młodsze osoby po prostu ustąpiły miejsca starszym w kościele. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie dokończenia tych ławek, tak, jak już ławki jedziemy, mi chodzi o to, że w dzisiejszych czasach jest rezerwacja wszędzie. Załóżmy, na przykład parkingi są oznaczone, że samochód nie stoi, a jest numer rejestracyjny namalowany na farbą i też musimy dziś szukać miejsca samochodu. Nie ma do kina rezerwacja miesiąc naprzód czy tydzień naprzód na filmy, także rezerwacja nie powinna w dzisiejszych czasach dziwić. Jedziemy na wczasy rzadko bez rezerwacji też. Także rezerwujmy sobie, co jest możliwe. A propos tych miejsc parkingowych, właśnie zarezerwowanych w ten sposób, że pojawiają się tam numery rejestracyjne, tak, ja nie do końca jestem pewny, czy to jest zgodne z prawem akurat, ale no, rzeczywiście no, ma pan... Przed PZU przed wszystkim są numery rejestracyjne pracowników. Tak, przy takich instytucjach tak, ale czasami takie praktyki też są podejmowane przez mieszkańców osiedli. Czasami no, chyba niezgodnie. Dobrze, to tak moje tylko zdanie. Nie? Oczywiście, bardzo dziękujemy za ten głos. A więc sprawa przestaje budzić kontrowersje, się okazuje. I to chyba będzie koniec dzisiejszej audycji. Zapraszamy zatem w poniedziałek. Jarek Adamek będzie już na państwa czekał.